Do 15 grudnia każdy chętny odwiedzenia Karkonoskiego Parku Narodowego może zrobić to za darmo. Tradycyjnie już raz w roku w punktach opłat nie trzeba kupować biletów wstępu. Każdego roku, jeden miesiąc w końcówce roku, wyłączamy z opłat za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest to ukłon w stronę turystów, tych, którzy chcą przyjechać. Czas bez opłat to okres reorganizacji dla władz parku i przygotowań do sezonu zimowego. Nie wszędzie jednak wejdziemy za darmo. Wstęp do części miejsc nadal będzie wiązał się z opłatami. Nie dotyczy to opłat za udostępnianie parku. W tym mamy dwie opłaty. To jest wejście do wąwozu Kamieńczyka i opłata połączona z opłatą wjazdu na kopę. Zwolnienie z opłat nie dotyczy posiadaczy karty dużej rodziny oraz mieszkańców gmin leżących na terenie parku. Ci wchodzą za darmo przez cały rok.